Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek ze sprawdzenia auta, aczkolwiek nie z samochodu, gdyż nie miałem czasu za bardzo nagrywać ostatnimi czasy w aucie. Jedno z ostatnich sprawdzeń, czyli Mazda CX-5 2015 rok. Auto okazało się w bardzo dobrym stanie tutaj na terenie Śląska. 2015 rok, silnik 2.0 benzyna. Wszędzie lakier o nominalnej grubości fabrycznej, brak śladów odkręcania, pokryw, drzwi. Także tutaj auto było bezwypadkowe, bez większych szkód, jakichś malowań, szpachlowania, szyby. Tutaj taka ciekawostka, bo japońskie i koreańskie auta zazwyczaj w większości nie mają roczników samochodów, rocznika samochodu na szybach, także tutaj tylko możemy odczytać numery fabryczne, jakieś legalizacje, także szyby mazdowskie, aczkolwiek co do roku produkcji to jest bardzo ciężko odczytać, albo jest to praktycznie niemożliwe. Co do samej technikali, tutaj jak widzimy był to możliwość podniesienia samochodu, aczkolwiek ja zazwyczaj, jeżeli sprawdzam samochód, to też oczywiście sprawdzam podwozie na zasadzie takiej, że z każdej strony mam latarkę dosyć dobrą. Po prostu schylam się, czy klękam i spód można obejrzeć bez problemu. Aczkolwiek ludzie według mnie za dużą wagę do sprawdzania podwozia, dlatego że tak jak tutaj w tym samochodzie cały zespół napędowy jest osłonięty osłonami, nawet tutaj cała podłoga, boki podłogi, także widzimy tylko na środku kawałek układu wydechowego. Nawet tutaj w tym egzemplarzu był katalizator osłonięty taką osłoną też metalową specjalną. Dosyć dobra rzecz teraz na te powiedzmy kradzieże, plaga kradzieży katalizatorów. Wnętrze fajnie utrzymane. Tutaj samochód ma dosyć ciekawą taką oryginalną tapicerkę, mianowicie była to jasna skóra, taka beżowa, z czarnymi wstawkami, tak jak tutaj widzimy, zagłówków, połączone z czerwonymi wstawkami, mieszka, gałki zmiany biegów, jak i tutaj boczki drzwi. Sam samochód był w dosyć fajnej wersji wyposażeniowej, bo tak jak tutaj widzimy, ma czujniki parkowania. Tak się teraz przyglądam, tak, na przodzie też ma czujniki parkowania, tylne czujniki parkowania, kamera cofania. Także auto fajnie wyposażone, automatyczna klimatyzacja. Tutaj oprócz oczywiście wnętrza skórzanej tapicerki jeszcze mieliśmy dosyć bogate wyposażenie, także wnętrze samochodu. Oprócz bodajże z tego co kojarzę, nie było regulacji elektrycznej foteli. Ale mogę się mylić. Nie, na pewno wzdłużnej regulacji nie było foteli, także tutaj tak to wyglądało. Co do technicznych samych spraw, auto okazało się, tak jak powiedziałem, w dosyć dobrym stanie, jako jedne z nielicznych chyba ostatnimi czasy oglądane bez przygód jakichś większych blacharsko-lakierniczych, obmierzone. Technicznie jazda próbna nie wykazała tam jakichś innych mankamentów, jedynie tarcze, klocki hamulcowe tutaj były zużyte, tam w 50% można powiedzieć. No ale to jest auto używane, tam przebieg był trochę ponad niecałe chyba 90 tysięcy kilometrów, z tego co pamiętam.
Tak, niecałe 90 tysięcy. Silnik na łańcuchu rozrządu. Suchy, brak jakichkolwiek tam wycieków. Wielkie zapocenie tam było przy jednej ze śrub z pokryw rozrządu, ale to jest jakiś, powiedzmy, mała drobnostka do obserwacji. Nie ma tam jakiegoś dużego wycieku oleju, także tutaj samochód jak najbardziej się okazał w porządku. Jazda próbna także nie wykazała tak naprawdę żadnych mankamentów. Auto się rozpędza dosyć dynamicznie. Skręca, hamuje bez jakichkolwiek dźwięków. Sam przebieg zresztą tam poniżej 90 tysięcy. Już teraz nie pamiętam, kurczę, czy 90, 87 czy 97 tych aut przesyłanych jest, powiedzmy, do jakichś tam oględzin wstępnych, że to już, ale chyba niecałe 90 tysięcy chyba. Także tutaj technicznie auto było jak nowe, praktycznie powinno być dla japońskiego auta. Cała mechanika, silnik czy skrzynia biegów, to jest wszystko. Oględziny podwozia też tam nie wykazały jakiejś rdzy, tak jak to w przypadku innych modeli. Także tutaj podwozie jest dosyć dobrze zabezpieczone także osłonami plastikowymi, także to wszystko ma na celu oczywiście. Jedynie były tam jakieś naloty na elementa zawieszenia czy układu wydechowego, ale to jak wiemy, we wszystkich markach zawieszenie czy układ wydechowy już rdzewieje praktycznie po jakieś naloty rdzy są już nawet po pierwszym roku od wyprodukowania tego samochodu. Także tutaj kupujący zdecydował, zainteresowany zdecydował się na ten samochód z tego, co tam widziałem. Auto znikło z ogłoszenia. Zresztą tych samochodów tak naprawdę tutaj warto powiedzieć, że auto oczywiście było z polskiego salonu. Pierwszy właściciel tam jakiś leasing, wykupione później z leasingu. Dosyć mały przebieg. Cenowo to wygląda tak, że oczywiście te auta nie są tanie, bo tam wartość tego samochodu była powyżej 70 tysięcy na pewno, z tego co pamiętam. Także tutaj nowy taki samochód kosztował, nie pamiętam już ile w tym roku, bo aktualny model chyba się zaczyna tam od 120 tysięcy bodajże. Tam po rabatach, czy nawet taniej idzie kupić, no ale wiadomo, że auta trzymają, używane samochody też poszły do góry, trzymają wartość, także tutaj egzemplarz się okazał całkiem ok, bez większych wad technicznych, czy blacharsko-lakierniczych, także tak to wyglądało. Także to było na tyle, takie dłuższa opowiastka o samochodzie. Być może będzie takich odcinków więcej, no bo te odcinki z samochodu siłą rzeczy są dużo krótsze. Jak ja jadę samochodem, to nie jestem w stanie więcej opowiadać. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia do następnego odcinka.